Gilbert Keith Chesterton Czerwony księżyc Meru Czyta Jacek Wszyscy się zgadzali, że kiermasz w Melwood Abbey, dzięki uprzejmemu pozwoleniu Lady Montegl, był wielkim sukcesem. Były tam karuzele, huśtawki i przedstawienia, które bardzo podobały się ludziom. Wspomniałbym również o dobroczynności, która była wspaniałym przedmiotem tej pracy gdyby ktokolwiek mógł mi wyjaśnić, o co chodziło. Tym niemniej przedmiotem naszego zainteresowania jest tylko kilka osób, a zwłaszcza troje z nich, dama i dwóch dżentelmenów, którzy przeszli pomiędzy dwoma głównymi namiotami czy pawilonami z głosami podniesionymi podczas sprzeczki. Po ich prawej stronie znajdował się namiot pana Gór, sławnego na cały świat wróża, przepowiadającego przyszłość z kryształów i dłoni, wspaniały purpurowy namiot, w którym porostawiane były czarno-złote podobizny azjatyckich bogów wyciągających liczne ramiona jako ośmiornice. Być może symbolizowały gotowość doniesienia boskiej pomocy, a być może jedynie wskazywały, że idealny, pobożny chiromanta powinien mieć tak dużo dłoni, jak to tylko możliwe. Po drugiej stronie znajdował się skromniejszy namiot frenologa Frostu. Skromniej przyozdobione szkicami głów Sokratesa i Szekspira, które były pokryte wyraźnymi zgrubieniami. Były to jednak obrazki czarno-białe z całą masą cyferek i notatek, dzięki czemu emanowały sztywną godnością czystej, racjonalnej nauki. Purpurowy namiot miał wejście jakby do ciemnej jaskini, a w środku panowała stosowna cisza. Jednakże frenolog froso, szczupły, zaniedbany. Ogorzały człowiek o niemal nienaturalnie czarnych wąsach i bokobrodach, stał na zewnątrz swojej świątyni i mówił bardzo głośno, nie zwracając się do nikogo w szczególności, tłumacząc, że głowa dowolnego przechodnia bez wątpienia przy oględzinach dowiedzie, że pod każdym względem jest równie gruzłowata jak głowa Szekspira. W istocie, w chwili, gdy pomiędzy namiotami pojawiła się wspomniana dama. Czujny froso pochylił się ku niej i zaproponował, przy pomocy starej jak świat pantomimy, że zbada jej wypukłości. Odmówiła niemal niegrzecznie, jednak trzeba jej wybaczyć, bowiem była w trakcie kłótni. Trzeba jej również wybaczyć, ponieważ była to Lady Montegl. Jednakże w każdym sensie była to osoba znacząca myślnik niegdyś przystojna i wymizerowana, z głodnym wyrazem głębokich ciemnych oczu i czymś porządliwym i niemal dzikim w uśmiechu. Jej suknia, jak na ten czas, była dziwaczna, był to czas, zanim wielka wojna zostawiła nas w naszym obecnym nastroju przygnębienia i nostalgii. Suknia owa w rzeczy samej przypominała ten purpurowy namiot myślnik na wpół orientalna, pokryta egzotycznymi i ezoterycznymi symbolami. Ale wszyscy wiedzieli, że Mountaglowie byli obłąkani. Co było popularnym sposobem mówienia, że ona i jej mąż interesowali się religiami i kulturą wschodu. Ekscentryczność Lady była w wielkim kontraście do konwencjonalności obu dżentelmenów, którzy byli usztywnieni i zapięci po samą szyję w najsztywniejszym stylu owych odległych dni, od palców ich rękawiczek po jasne cylindry. Jednakże nawet tutaj była różnica, myślnik James Hardcastle zdołał wyglądać jednocześnie stosownie i wytwornie podczas gdy Tomy Hunter wyglądał jedynie stosownie i pospolicie. Hardcastle był obiecującym politykiem, który w towarzystwie sprawiał wrażenie, że interesuje go wszystko z wyjątkiem polityki. Można by odpowiedzieć ponuro, że każdy polityk zdecydowanie jest politykiem obiecującym. Ale by oddać mu sprawiedliwość, często przedstawiał się jako polityk działający. Jednakże na kiermaszu nie było żadnego purpurowego namiotu, w którym dawałby przedstawienie. Jeśli o mnie chodzi, powiedział, wkładając sobie w oko monokl, który był jedynym błyszczącym punktem na jego mocnej, zdecydowanej twarzy, sądzę, że zanim zaczniemy mówić o magii, musimy wyczerpać wszystkie możliwości mesmeryzmu. Niezwykłe siły psychiczne z pewnością istnieją, nawet pośród ludzi ewidentnie zacofanych. Fakirzy potrafią robić cudowne rzeczy. Powiedział pan, fałszerze, zapytał drugi młodzieniec z powątpiewającą niewinnością. To my, my jesteś zwyczajnie niemądry powiedziała Lady. Dlaczego spierasz się o rzeczy, których zwyczajnie nie rozumiesz? Jesteś jak uczniak wykrzykujący na cały głos, że wie, jak działa jakaś magiczna sztuczka. Wszystko to takie wczesno ten szkolny sceptycyzm co do mesmeryzmu wątpię czy można go rozciągnąć na w tej chwili lady montegl dostrzegła kogoś kogo pragnęła spotkać czarną przysadzistą postać stojącą przy straganie na którym dzieci zarzucały kółka na okropne ozdoby stojące na stole ruszyła w tamtą stronę ojcze brown wykrzyknęła szukała ojca chciałabym o coś zapytać Wierzy ojciec w przepowiadanie przyszłości? Osoba, do której się zwracała, popatrzyła dość bezradnie na trzymane w dłoni kółko. Zastanawiam się, w jakim sensie używa pani słowa wierzyć, powiedział wreszcie. Oczywiście, jeśli to wszystko oszustwo. Och, ale pan góry to w żadnym razie nie jest oszustwo, zaprotestowała. To nie jest jakiś zwyczajny sztukmistrz czy wróżbita. To doprawdy wielki zaszczyt, że zajął się przepowiadaniem przyszłości na moich włościach. W swoim kraju to wielki przywódca religijny, prorok i jasnowic. I nawet jego przepowiadanie przyszłości nie jest wulgarną gadaniną o zdobyciu majątku. Objawia wielkie duchowe prawdy o człowieku, o jego ideałach. Powiedzmy, odparł ojciec Braun. I właśnie to mi się nie podoba. Właśnie miałem powiedzieć, że jeśli to wszystko oszustwo, to w sumie mi to nie przeszkadza. To nie może być bardziej oszukańcze niż większość rzeczy na kiermaszach osobliwości, a to, w pewnym sensie, swego rodzaju psikus. Ale jeśli to religia i objawia prawdy duchowe, wówczas to wszystko jest fałszywe jak diabli i nie tknąłbym tego nawet kijem. To swego rodzaju paradoks z uśmiechem zauważył Hartcastle. Zastanawiam się, czym jest paradoks, z zadumą powiedział ksiądz. Mnie wydaje się to dość oczywiste. Przypuszczam, że nie byłoby wielkiej szkody, gdyby ktoś przebrał się za niemieckiego szpiega i udał, że powiedział Niemcom najróżniejsze kłamstwa. Jednak, gdyby jakiś człowiek handlował z Niemcami prawdą, cóż? Myślę więc, że jeśli wróżbici w taki sposób sprzedają prawdę, doprawdy sądzi ksiądz. Ponuro zaczął hardcastle. Owszem, odparł ojciec Braun. Sądzę, że to handlowanie z wrogiem. Tomek Hunter parsknął lekkim śmiechem. Cóż, powiedział, skoro ojciec Braun uważa, że są dobrzy, póki są oszustami, to chyba powinienem uznać tego miedzianoskurego proroka za jakiegoś świętego. Mój kuzyn Tom jest niepoprawny, stwierdziła Lady Montagl. Zawsze próbuje demaskować adeptów, jak ich nazywa. Przyjechał tutaj w pośpiechu tylko dlatego, że usłyszał, że ma tu być mistrz. Będzie próbował wywołać buddę albo Mojżesza. Myślałem, że chciałaś się trochę potroszczyć, odparł młodzieniec z uśmiechem na krągo i twarzy, więc przydreptałem. Nie podoba mi się, że ta brązowa małpa wszędzie się pałęta, a ty znowu swoje powiedziała Lady Montegl. Lata temu, gdy byłam w Indiach, wszyscy chyba mieliśmy takie uprzedzenia w stosunku do brązowych ludzi. Teraz jednak wiem co nieco o ich wspaniałych mocach duchowych i cieszę się, mogąc powiedzieć, że wiem lepiej. Nasze uprzedzenia wynikają chyba z czegoś innego, zauważył ojciec Braun. Pani wybacza mu to, że jest brązowy, ponieważ jest braminem. Ja zaś wybaczam mu bramiństwo, ponieważ jest brązowy. Tak szczerze mówiąc, sam nieszczególnie dbam o moce duchowe. Mam znacznie więcej sympatii dla duchowych słabości. Nie rozumiem jednak, dlaczego ktoś miałby czuć do niego niechęć tylko dlatego, że ma ten sam piękny kolor, co mieć albo kawa, albo ciemne ale, albo te urocze, torfowe strumyki na północy. Ale w sumie, dodał, spoglądając na lady i mrużąc oczy, przypuszczam, że czuje sympatię wobec wszystkiego, co można nazwać brązowym. O, i proszę, nieco triumfalnie wykrzyknęła Lady Montagl. Wiedziałam, że plecie szandrony. Cóż, burknął urażony młodziko okrągłej twarzy. Gdy ktoś mówi rozsądnie, nazywasz to szkolnym sceptycyzmem. Kiedy zacznie się to gapienie w kryształ? Chyba kiedy tylko zechcesz odpowiedziała Lady To w zasadzie nie tyle gapienie się w kryształ, co chiromancja Ty pewnie uznałbyś to wszystko za taki sam nonsens? Uważam, że sens i nonsens spotykają się w połowie drogi z uśmiechem odezwał się Hardcastle istnieją wytłumaczenia, które są naturalne i w najmniejszym stopniu nienonsensowne, a jednak rezultaty są wielce zdumiewające. Da pan sobie powróżyć? Wyznaję, że jestem ogromnie zaciekawiony. Och, ja nie mam cierpliwości do takich bzdur, wargnął sceptyk, którego okrągła twarz poczerwieniała z pogardy i niedowierzania. Sami traćcie czas na tego waszego machoniowego hochsztaplera. Ja pójdę i porzucam orzechami kokosowymi. Frenolog, wciąż kręcący się w pobliżu, podskoczył do wejścia. Głowy, szanowny panie, powiedział. Ludzkie czaszki mają kontury znacznie subtelniejsze od kokosów. Żaden kokos nie może się równać z pańską własną, najbardziej. Hardcastle zanurkował już w ciemne wejście purpurowego namiotu. Ze środka dobiegł ich cichy pomruk głosów. Gdy Tom Hunter odwrócił się do frenologa ze zniecierpliwioną odpowiedzią, w której wykazał godny pożałowania brak zainteresowania granicą między naukami naturalnymi a nadprzyrodzonymi, Lady właśnie miała kontynuować swój mały spór z księdzem, gdy zamilkła, cokolwiek zaskoczona. James Hardcastle wyłonił się z namiotu. A na jego ponurej twarzy z monoklem zaskoczenie było jeszcze wyraźniejsze. Nie ma go tam, gwałtownie wyrzucił z siebie polityk. Zniknął. Jakiś stary murzyn, chyba jego służący, bełkotał coś, że mistrz woli odejść niż sprzedać święte tajemnice bogów za złoto. Rozpromieniona Lady Montegle odwróciła się do pozostałych. Proszę bardzo, wykrzyknęła. Mówiłam, że on jest ponad wszystko to, o czym rozmawialiście. Nienawidzi przebywania w tłumie. Wrócił do swojej samotni. Przepraszam, grobowo powiedział ojciec Braun. Chyba niesprawiedliwie go oceniłem. Wie pani, dokąd się udał? Chyba tak równie grobowo odrzekła jego gospodyni. Gdy chce być sam, zawsze idzie na krużganek, na samym końcu lewego skrzydła. Za gabinetem mojego męża i prywatnym muzeum, wie ksiądz. Być może wiadomo księdzu, że ten dom był niegdyś opactwem. Coś mi się obiło o uszy, odpowiedział ksiądz ze słabym uśmiechem. Jeśli ksiądz chce, to tam pójdziemy, dziarsko zaproponowała Lady. Naprawdę powinien ksiądz zobaczyć kolekcję mojego męża, a w każdym razie Czerwony Księżyc. Słyszał ksiądz kiedyś o czerwonym księżycu Meru? Tak, to Rubin. Byłbym zachwycony, mogąc obejrzeć te kolekcje, cicho powiedział Hardcastle, łącznie z mistrzem z gór, jeśli ów prorok jest jednym z eksponatów. I wszyscy ruszyli w stronę ścieżki prowadzącej do domostwa. Wszystko jedno, wymamrotał sceptyczny Thomas, zamykając pochód. Ja też bardzo chciałbym wiedzieć, po co tu przyjechało to brązowe bydle, skoro nie po to, żeby przepowiadać przyszłość. Gdy zniknął, nieposkromiony Froso raz jeszcze rzucił się za nim, prawie chwytając go za poły surduta. Gus. Zaczął. Żaden gus, uciął młodzieniec. Co najwyżej garb. Zawsze mi wyrasta, gdy przyjeżdżam z wizytą do Montegl. I obrócił się na pięcie, by umknąć z zasięgu rąk tego człowieka nauki. Po drodze na krużganek goście musieli przejść przez długie pomieszczenie, które przeznaczone było przez lorda Montegl na jego prywatne muzeum azjatyckich amuletów i talizmanów. Przez otwarte drzwi na całej długości przeciwległej ściany widzieli gotyckie łuki i blask światła dziennego pomiędzy nimi, oznaczające kwadratową, otwartą przestrzeń, po której zadaszonym z kraju w dawniejszych czasach przechadzali się nisi. Musieli jednak przejść obok czegoś, co na pierwszy rzut oka wydawało się zdecydowanie bardziej niezwykłe niż duch mnicha. Był to starszy wiekiem gentleman, od stóp do głów odziany w biel, z bladozielonym turbanem, ale bardzo różową i białą angielską cerą i gładkimi, białymi wąsami jakiegoś przyjaznego angloindyjskiego pułkownika. Był to lor Montegl, który swoim orientalnym przyjemnościom oddawał się z większą zadumą, a w każdym razie traktował je z większą powagą niż jego żona. Potrafił rozmawiać wyłącznie o religii i filozofii Orientu i uważał za konieczne, aby nawet ubierać się w stylu orientalnego pustelnika. Chociaż był zachwycony, mogąc pokazać swoje skarby, wydawał się je cenić znacznie bardziej za prawdy, które symbolizowały. Niż za ich wartość kolekcjonerską, nie mówiąc już o gotówce. Nawet gdy wyciągnął wielki rubin, być może jedyną, w sensie ściśle monetarnym, prawdziwie cenną rzecz w tym muzeum, wydawał się znacznie bardziej zainteresowany jego nazwą niż wielkością, nie mówiąc już o cenie. Pozostali gapili się na ten zdumiewająco wielki kamień płonący jak ognisko widziane przez deszcz krwi. Jednak lord Montegl toczył go swobodnie po dłoni i nawet na niego nie patrzył, a wpatrując się w sufit, opowiedział im długą historię o legendarnym charakterze góry meru i o tym, że zgodnie z mitologią gnostycką była ona miejscem zmagań bezimiennych, pradawnych sił. Pod koniec wykładu o demiurgu gnostyków, nie zapominając o jego związku z podobną koncepcją manicheusza nawet taktowny pan Hartkatztle uznał, że nadszedł czas na dywersję. Poprosił o pozwolenie na przyjrzenie się kamieniowi, a gdy zapadał wieczór, a długi pokój z pojedynczymi drzwiami pogrążał się w mroku, wyszedł za nim na krużganek, by przyjrzeć się klejnotowi w lepszym świetle. Właśnie wtedy uświadomili sobie po raz pierwszy, powoli i niemal niesamowicie, żywą obecność pana góry. Krużganek był rozplanowany zwyczajnie, Zgodnie ze swoją oryginalną strukturą, ale linia gotyckich kolumn i zaostrzone łuki, które tworzyły wewnętrzny kwadrat, były połączone niskim murkiem, sięgającym mniej więcej do pasa, który gotyckie drzwi zmieniał w gotyckie okna i stanowiąc dla każdego coś w rodzaju płaskiego, kamiennego parapetu. Ta zmiana prawdopodobnie była dawna, jednak były tam również inne, bardziej niezwykłe zmiany. Które świadczyły o raczej niecodziennych, indywidualnych pomysłach Lorda i Lady Montegl. Pomiędzy kolumnami wisiały cienkie zasłony, czy raczej woale, zrobione z paciorków albo lekkich trzcinek, w stylu południowym czy kontynentalnym. Na nich z kolei można było wytropić kontury i kolory azjatyckich smoków i bożków, które kontrastowały z gotyckim obramowaniem, w którym zostały powieszone. To jednak, w miarę jak znikało światło, była najmniej istotna niezgodność, którą towarzystwo z bardzo odmiennymi odczuciami zaczęło sobie uświadamiać. Na dziedzińcu otoczonym krużgankiem znajdowała się, jak koło wpisane w kwadrat, kolista ścieżka wyłożona jasnymi kamieniami i obramowana jakąś zieloną emalią, jakby imitacją trawnika. Wewnątrz w samym centrum wznosił się basen ciemnozielonej fontanny, czy też podniesionego oczka wodnego, w którym unosiły się lilie wodne i pluskały złote rybki, a dużo wyżej znajdował się wielki, zielony obraz, którego zarysy ciemniały w gasnącym świetle. Zwrócony był do nich plecami, twarz miał całkowicie niewidoczną, a sylwetka posągu była tak przygrabiona, że mógłby być niemal bez głowy. Jednak po samym jego zarysie majaczącym w półmroku niektórzy z nich natychmiast dostrzegli, że nie był to kształt żadnej rzeczy chrześcijańskiej. Kilka jardów dalej, na kolistej ścieżce i patrząc w stronę tego wielkiego, zielonego boga, stał człowiek zwany panem góry. Jego ostre i eleganckie rysy sprawiały wrażenie, jakby jakiś zręczny rzemieślnik odlał miedzianą maskę. Przez kontrast jego ciemnoszara broda wydawała się być niemal w kolorze indygo myślnik zaczynała się wąskim kosmekiem na podbródku, a potem rozpościerała jak wielki wachlarz albo ptasi ogon. Odziany był w szatę o barwie pawiej zieleni, a na łysej głowie miał wysoki czepek nieznanego kroju myślnik przybranie głowy, którego żadne z nich nigdy dotąd nie widziało, ale wydawało się raczej egipskie niż indyjskie. Mężczyzna stał. Wpatrując się w przestrzeń. Oczy miał szeroko otwarte rybie, tak nieporuszone, że wyglądały jak oczy namalowane na sarkofagu. Jednakże, choć postać pana góry była bardzo niezwykła, niektórzy ze zgromadzonych, w tym ojciec Braun, nie patrzyli na niego myślnik nadal wpatrywali się ciemnozielonego bożka, na którego patrzył on sam. To chyba dość dziwne, powiedział hardcastle, lekko marszcząc brwi. Żeby umieścić coś takiego na środku dawnego krużganka klasztornego. Niechże pan nie będzie niemądry, powiedziała Lady Montegl. Właśnie o to nam chodzi, by połączyć wielkie religie wchodu i zachodu, Buddę i Chrystusa. Z pewnością rozumie pan, że wszystkie religie w istocie są takie same. Skoro tak łagodnie odezwał się ojciec Braun, to chyba nie ma potrzeby jechać do Azji żeby jakąś sprowadzić. Lady Montegl ma na myśli, że to odmienne aspekty czy fasety, jak w tym klejnocie. Zaczął hardcastle, a zainteresowawszy się nowym tematem, odłożył wielki rubin na kamienny parapet pod gotyckim łukiem. To jednak nie znaczy, że możemy mieszać te aspekty w jeden artystyczny styl. Można pomieszać chrześcijaństwo z islamem, ale nie da się połączyć gotyku i dzieł saracenów nie mówiąc już o prawdziwie indyjskich. Gdy się odezwał, pan Gury wydawał się wrócić do życia jak kataleptyk i przeszedł uroczyście na kolejny kwadratowy segment kręgu, gdzie zajął pozycję na zewnątrz szeregu łuków, stając plecami do nich i spoglądając teraz na plecy dola. Widać było wyraźnie, że poruszał się po kręgu etapami, jak dłoni potarczy zegara, ale zatrzymywał na modlitwę albo kontemplację. Jaka jest jego religia? Z lekkim zniecierpliwieniem zapytał Hardcastle. Powiada odparła Lady Montegle z szacunkiem, że starsza niż braminizm i czystsza niż buddyzm. Och, mruknął Hardcastle i dalej patrzył przez monokl, stojąc z rękami w kieszeniach? Powiadają, zauważył arystokrata swoim łagodnym, acz dydaktycznym głosem że w jaskini na górze Meru wyrzeźbiony jest kolosalny posąg bóstwa, zwanego bogiem bogów. Wykład jego lordowskiej mości został gwałtownie przerwany przez głos, który odezwał się ponad jego ramieniem. Dobiegł z ciemności muzeum, z którego właśnie wyszli, wkraczając na krużganek. Na ten dźwięk dwóch młodszych mężczyzn najpierw okazało niedowierzanie, potem wściekłość, a potem niemal przewrócili się ze śmiechu. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam, rozległ się uprzejmy i uwodzicielski głos profesora Froso, tego niezmordowanego bojownika o prawdę, ale przyszło mi na myśl, że niektórzy z państwa mogliby poświęcić nieco czasu na tę pogardzaną naukę o zgrubieniach, która patrz pan, krzyknął porywczy Tommy Hunter, ja nie mam żadnych zgrubień, ale pan zaraz będziesz je miał. Hardcastle przytrzymał go łagodnie, gdy rzucił się w stronę drzwi i przez moment cała grupa znowu się odwróciła i skupiła na wewnętrznym pomieszczeniu.